Sponsorem Telesportu jest firma Techcraft. Sponsorem Telesportu jest Lombard 66. Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu zorganizował podsumowanie roku sportowego. Do sali widowiskowej Centrum Kultury zaproszono sportowców, trenerów i działaczy reprezentujących kluby, sekcje i stowarzyszenia sportowe z terenu gminy Śmigiel. W uroczystości uczestniczyli m.in. Małgorzata Adamczak, burmistrz Śmigla, jej zastępca Marcin Jurga, Wiesław Kasperski, przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla oraz radni. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji tego, co wydarzyło się w 2015 roku. Każdy z działających na niwie sportowej podmiotów chwalił się tym, co osiągnął przez ostatnie 12 miesięcy. A chwalić jest się czym, bo sportowcy z gminy Śmigiel zdobywali medale i puchary nie tylko w zawodach odbywających się w regionie, ale także rozsławiali gminę w całym kraju. Spotkanie było okazją do uhonorowania sportowców, trenerów i tych, którzy działają w sporcie. Pamiątkową paterę otrzymała Karolina Jankowiak, która 2 lata temu rozpoczęła przygodę z motokrosem. Zdobyła m.in. tytuły drugiego wicemistrza Polski i pierwszego wicemistrza strefy Polski Zachodniej. Paterę otrzymał także Tomasz Walkowiak, karateka. Wywalczył m.in. drugie miejsce w kumite indywidualnym na rozgrywanych w Belgii Mistrzostwach Europy. Pozostali otrzymali pamiątkowe puchary oraz dyplomy. Spotkanie było też okazją do zakończenia drugiej edycji rywalizacji międzyszkolnej na najbardziej usportowioną szkołę gminy. Rywalizacja odbywała się w 2 kategoriach – szkół podstawowych i gimnazjalnych. W tej pierwszej zwyciężyła placówka ze Starego Bojanowa przed Śmiglem i Czaczem. Wśród gimnazjalistów najlepsi byli uczniowie z Bronikowa. Drugie miejsce należało do Czacza, a trzecie do Śmigla. Uroczystość uświetniły wokalistki ze studia piosenki Muzol działającego przy Centrum Kultury w Śmiglu. Thank you.